Uzdatnianie wody. Z tym zagadnieniem musi zmierzyć się każdy, kto natrafi na problem z jakością wody. Aby wykorzystywać wodę do celów bytowych, należy ją najpierw przebadać przez sanepid lub PZH na okoliczność występowania żelaza i manganu. Takie badanie wskazuje nam również dopuszczalną gęstość wody, zapach i jej kolor. Nasi klienci bardzo często narzekają, że ich woda jest złej jakości. Uniemożliwia to wykorzystywanie jej jako wody pitnej. Co więcej, może być szkodliwe dla zdrowia. Nie chcę Was wystraszyć, ale jeśli korzystacie z wody studzienej, powinniście ją koniecznie przebadać i sprawdzić, czy nie należy zastosować odżelaziacza z odpowiednim złożem filtrującym. Należy w tym miejscu wspomnieć, że szkodliwy dla zdrowia jest nie tylko nadmiar, ale i niedobór minerałów. Na rynku dostępnych jest wiele sposobów uzdatniania wody. Jednym z nich jest punktowy, niedrogi system kosztujący około 150 zł ze specjalnym wkładem odżelaziającym. Uważam jednak, że warte uwagi są wysokiej klasy odżelaziacze polskiej firmy Vimest, które uzdatniają wodę dzięki filtrującemu, aktywnemu złożu. Jest to rozwiązanie dość klasyczne, ale sprawdzone. Stosowane głównie przez zakłady uzdatniania wody, sieci wodociągowe i zakłady przemysłu spożywczego. Wybierając ten odżelaziacz, wybieramy profesjonalne rozwiązanie w mniejszej skali domowego gospodarstwa. System ten posiada dwie ważne zalety. Bardzo wysoką skuteczność wytrącania związków żelaza, jak i manganu oraz najniższe koszty eksploatacji urządzenia. W tym przypadku są one od kilku do kilkudziesięciu razy niższe od kosztów eksploatacji innych systemów. Warunkiem niezbędnym, aby proces filtracji przebiegał prawidłowo, jest utrzymanie niskiej prędkości przepływu wody przez złoże. Tym samym w ofercie dostępne są zbiorniki o dwóch pojemnościach. 150 litrów dla domów o małej liczbie mieszkańców oraz 300 litrów dla dużych gospodarstw. Wypłukiwanie związków żelaza oraz manganu odbywa się dzięki przepływowi wody przez specjalnie dobrane kolejne warstwy złoża, na których następuje adsorpcja i katalityczne utlenianie żelaza i manganu. Złoża te składają się ze specjalnie dobranych mieszanek minerałów, charakteryzujących się różnymi właściwościami fizycznymi. Każda z warstw posiada inną gęstość, porowatość i sferyczność. Każda z warstw charakteryzuje się także innymi właściwościami chemicznymi, dzięki czemu po aeracji wytrącają się cząsteczki żelaza i manganu. Jeśli chcesz dowiedzieć się, które złoże będzie odpowiednie w Twoim przypadku, wystarczy wysłać nam badanie wody oraz liczbę mieszkańców. Zaproponujemy odpowiednią pojemność odżelaziacza oraz idealnie dobrane złoże filtrujące. Gwarantujemy najniższą cenę odżelaziaczy na rynku. Serdecznie zapraszamy.